Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Na wstępie chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Dzisiaj jest Wielki Piątek, także myślę, że jest to jak najbardziej na miejscu. Teraz przechodząc do dzisiejszego materiału powoli. Nadszedł ten czas w roku. Skończył się marzec, pierwszy kwartał dobiegł końca. No i rozliczam się niejako ze sobą i z Wami z tego, co udało mi się pomalować. No więc jeśli brakowało Wam przy niektórych moich jakichś tam pokazach czy pokazywaniu, prawda, zdjęć na Facebooku, ględzenia na temat figurek, no to myślę, że tutaj zdecydowanie nadrobię i no wszyscy, którzy chcą, prawda, posłuchać tego mojego biadolenia, będą zadowoleni. Zanim przejdziemy do samego materiału, jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że jeżeli chcecie pomóc kanałowi, to, prawda, lajkujcie materiały, zastanówcie się, czy czasem nie moglibyście subskrybować tego kanału, to naprawdę nic Was nie kosztuje. Natomiast jeśli chcecie wspomóc w sposób bardziej jeszcze wymierny kanał i mnie, to zapraszam Was serdecznie na stronę Patrona. Tam możecie mnie i kanał wspomóc. Naprawdę każdy grosz się przyda. Korzystając teraz też z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym patronom, którzy już mnie wsparli i no po raz kolejny obiecać, że każdy z tych groszy trafi w hobby, a co za tym idzie, będzie go można w ten czy inny sposób oglądnąć tutaj na kanale. Teraz jeszcze, żeby nie przedłużając tego i tak całkiem długiego materiału, zapraszam Was już na przegląd figurek za pierwszy kwartał tego roku. Może zacznijmy omawianie tego urobku od stateczków, jak je pieszczotliwie nazywam, czyli od Togo, od GM Board Game. Słuchajcie, ta gra ciągle, znaczy nie przestaje mnie zaskakiwać, nie wiem, czy mnie zaskakuje, w jakimś tam sensie tak, znaczy chyba w tym, jaki to jest wielki fan, także jak jeszcze nie graliście, to polecam. Raport będzie, słuchajcie, wkrótce. Bo no mam już matę, na której można to sfilmować, to znaczy ja uparłem się trochę, prawda, mogłem sobie kupić matę jakąś jednak za granicą, bo niestety to, co w Polsce jest oferowane, przynajmniej no, mnie się strasznie nie podoba, ale kupiłem już kawał, prawda, kupiłem kawał niebieskiego materiału i stwierdziłem, że ja z tego zrobię coś, co będzie wyglądało trochę jak morze. No i trochę już wygląda jak morze, wystarczająco myślę, żeby mógł kręcić na tym raporty i żeby to się jakoś tam prezentowało. No dobrze, ale wracając do stateczków, dwa stateczki do floty amerykańskiej, Cincinnati. Statek w sumie bardzo lekki i bardzo z papierowym pancerzem, natomiast bardzo się przydaje. No i pancernik bardzo ciężki, znaczy bardzo ciężki. Stosunkowo nieduży, bo to jeden, prawda, z tych trzech pancerników wybudowanych przez Stany Zjednoczone, który no, miał problemy z pływalnością, to znaczy jeżeli fala była duża, no bo to był taki pancernik ochrony wybrzeża. Ale strasznie ciężki, w sensie gruby pancerz, wielkie działa, no ciężko mu jest zrobić krzywdę. No, w każdym razie, słuchajcie, dwa stateczki do floty amerykańskiej. Tutaj z kolei, słuchajcie, zaczątki mojej floty hiszpańskiej. W sumie to no, uzbierała mi się całkiem już duża flota, także będzie bardzo, bardzo mnie cieszy ta flota hiszpańska. No troszkę tak to moje malowanie wyszło bardzo rysunkowo, muszę, znaczy nie wiem, czy muszę je poprawić. Wyglądają fajnie. No ale tak, to są cztery niszczyciele, to znaczy, prawda, po dwie jednostki, te mniejsze są na pojedynczych, na jednej podstawce, prawda, są dwie jednostki, czyli w sumie cztery niszczyciele i to jest krążownik pancerny Krzysztof Kolumb. Też bardzo fajna jednostka, bardzo ciekawe te jednostki. Są w ogóle wszystkie te statki są dość ciekawe, w sensie tym, jak one się potrafią między sobą różnić, pomiędzy nacjami, pomiędzy sobą. No, wszyscy mieli jeszcze wtedy różne pomysły na to. Więc tak jak mówię, to są zaczątki floty hiszpańskiej. Mam jeszcze całkiem, jeszcze trzy duże statki, także będzie fajnie i będzie można, że tak to nazwę, przeprowadzać wojnę hiszpańsko-amerykańską. No w każdym razie, jeśli chodzi o stateczki i o Togo, no to jest to, co od początku roku zdążyłem zrobić. Słuchajcie, byłem na turnieju, świetnie się bawiłem. Myślę, że jak będzie jeszcze gdzieś nie za daleko turniej, to na pewno się wybiorę. Jakoś specjalnie, rewelacyjnie raczej mi nie poszło, ale bawiłem się świetnie. Jeszcze raz polecam grę. No i no cóż, wiem, że niektórzy z Was czekają, żebym pokazał w jakimś raporcie bitewnym, jak ta gra, że tak powiem, gra, no więc no sorry, jeszcze raz powiem, że wkrótce. No i teraz przechodzimy do głównego tematycznie działu, jaki uprawiałem przez te 3 miesiące, czyli renesansu.
tak to nazwijmy. Zacznę, prawda, od tych rycerzy, których tam już prezentowałem na jednym z tych moich nowych formatów, takich krótkich bardzo prezentacjach. Pierwszy raz gdzieś pokazałem zdjęcie tych figurek, czy to może do tego materiału krótkiego, który tam wrzuciłem, znaczy krótkiego materiału wideo. Mateo tam rzucił pytanie, czy to są Steelfist Miniatures. No, to jest chyba bardzo pochlebne pytanie, jeśli chodzi, znaczy schlebiające tym figurkom pytanie, jeśli one podobnie wyglądają. Steelfist Miniatures, no, jedni z niewielu renesansowych rycerzy, znaczy w sensie z figurek, bo na renesansowych rycerzy jest raczej posucha. Ciężko dostać, tak naprawdę przychodzą mi trzy firmy, z których ich można kupić. Są to wszystko figurki metalowe i no, mocno drogie. Jedne to są nawet z Australii i sprowadzanie ich to jest jakiś koszmar. No więc, użyłem tych oto figurek, zresztą nie tylko, znaczy tego twórcy figurek użyłem więcej, zaraz będę też o tym mówił. To są figurki drukowane, wydruki żywiczne, sam sobie je wydrukowałem. Twórca nazywa się Eramir Orlans przez 2R. Zresztą na dole jest adres, jeśli byście chcieli na jego stronę zaglądnąć w My Mini Factory. I no słuchajcie, to są takie figurki, one są takie quasi historyczne tak naprawdę. Zresztą on tam tak opisuje, prawda? I to są takie kultury właśnie, to są takie niby fantasy figurki zainspirowane faktycznymi kulturami no, 15-16 wiecznymi i nie tylko, znaczy 15-16 wiecznymi, jeśli chodzi o ludzi. No i w tych rycerzach ja starałem się ich tak bardzo właśnie pokolorować, tak jak żeby oni tak, wiecie, klimatem przypominali francuskie rycerstwo, natomiast tam w tych jego kolekcjach nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak francuscy rycerze i tu tak naprawdę są wymieszani rycerze z trzech różnych kultur, oni się tam nazywają imperialni, czyli tacy quasi niemieccy, angielscy, on ich nazywa angielscy, no w każdym razie angielscy i hiszpańscy chyba tak naprawdę są nazwani. I oni są wszyscy wymieszani, bo to tak naprawdę te kultury, wtedy już, prawda, koniec XV czy początek XVI wieku, ta zbroja, prawda, włoska i zbroja gotycka, ta niemiecka, występowały, no, w sumie wszędzie. Dlatego oni są wymieszani i ja z nich tak zrobiłem, prawda, takich renesansowych rycerzy. Co mi brakuje, żeby byli takimi, wiecie, żeby w moim rozumieniu byli takimi francuskimi żandarmami, to brakuje mi, prawda, tych spódniczek, tak to nazwę, znaczy to była część takiego takiej narzuty, przepraszam, źle to, nie wiem jak się po polsku to nazywa, prawda, to było też często bardzo z takim płaszczem i długim, natomiast ta górna część tego płaszcza była zdejmowana i zostawała taka urocza spódniczka na tych rycerzach, no i pióropusze były też dużo większe, to znaczy podobno te pióropusze często do walki zdejmowano, one to było tylko paradne, ale ja bym chciał mieć rycerzy w spódniczkach z dużymi pióropuszami. I te figurki, słuchajcie, one też, jeśli chodzi o skalę, to są takie warhammerowe, znaczy wchodzi takie dość grube. Ja je troszkę powiększyłem tak naprawdę w stosunku do tego, co jest oferowane w oryginale, bo bardziej mi pasowały, znaczy ja ich próbowałem spasować, prawda, z rycerzami Pery, znaczy spasować, zobaczyć jakby wyglądali koło siebie. No i tak mi wyszło, że jak ich powiększę trochę, to będzie lepiej. Znaczy to można, że tak to nazwę rzucić okiem szybko. Jak postawimy takiego pana, tu nie mam w tym momencie żadnego i tu jest figurka Pery. No to wielkościowo oni w tym momencie są dość podobni, znaczy wysokościowo ten Pery jest troszkę wyższy ciągle. No natomiast te drukowane figurki, no sorry, nie chcę stać, brzydki. Uszkodził mi się niestety, ja bardzo lubię tą figurkę, ja złamała mu się kopia, ale dodrukuję mu kopię i no w każdym razie. Ale nie jest źle, znaczy na stole mogliby grać ze sobą w tym sensie. No, widać wyraźnie, że ten jest masywniejszy, prawda? Znaczy ten chłop na tym koniu. No natomiast w momencie, jak ich nie powiększałem, to oni byli tacy wtedy troszkę mniejsi od tego Pery, niżsi, a tacy masywni, no wyglądało to tak dość śmiesznie. Znaczy tak naprawdę w tym momencie nie mam Perych, którzy by mieli na tym samym polu walki z nimi służyć, bo Perych mam tam na jakiejś zbiorczej podstawce tylko do Kings of War. Ale tak czy siak chciałem jakoś tak, żeby to w miarę, jeżeli będą występować razem na stole, żeby występowali. I próbowałem też ich powiększyć jeszcze bardziej.
Próbowałem też ich powiększyć jeszcze bardziej, tak żeby pasowali do starych warhammerowych rycerzy i idealnie pasują. To wam kiedyś pokażę, bo to w tym momencie nie będziemy o tym mówić. No więc, ale jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, jako że z twórcą rozmawiałem, prawda, z Era Amirem przez 2R, z Buenos Aires w Argentynie. Znaczy rozmawiałem, wymieniliśmy parę spostrzeżeń, no bo jemu się spodobało, prawda, że wrzucam jakieś tam filmiki na temat jego rycerzy. I co do mnie powiedział, co strasznie uradowało moje serce, to, że właśnie gdzieś w maju zamierza zrobić rycerzy w spódniczkach i z dużymi pióropuszami. No to dla mnie w to graj, wtedy ci żandarmi prawdzie tutaj zostaną, przepraszam, ale w jakimś tam sensie zdegradowani do rycerzy włoskich, powiedzmy. Natomiast będę miał, słuchajcie, żandarmów w spódniczkach z pióropuszami i to bardzo ważne. Parę słów jeszcze o tych figurkach. One mają problemy. Problem z nimi jest szczególnie z tymi wcześniejszymi, w sumie z tymi najładniejszymi, prawda? W tych zbrojach gotyckich, niemieckich. Jak widzicie, ten pan nie ma pióropusza, nie dlatego, że go nie ma, tylko złamał się. No co tu powiedzieć? Znaczy w ogóle, no, prawda, to są figurki drukowane, więc one oczywiście są dużo bardziej podatne na jakieś złamanie, natomiast no, nie używam jakiejś takiej totalnie badziewnej żywicy, więc to nie jest źle. Natomiast te pióropusze się łamią i one w ogóle przy druku mi nie... Znaczy w tych wczesnych właśnie, znaczy w tych wczesnych. Tak wnioskuję, że ci po prostu imperialni tak zwani rycerze, czyli niemieccy powiedzmy, to jest wcześniejszy projekt od hiszpańskich i od angielskich, którzy zdecydowanie są ostatni. Przykład angielskiego to jest bodajże angielski, tak, to jest na pewno ten, który jest oferowany jako w tej kolekcji Anglików i Szkotów w sumie. I ich się bardzo ładnie od supportów odrywa, natomiast ci niemieccy mają straszny problem z tymi pióropuszami. Trzeba bardzo uważać, żeby ten pióropusz się nie złamał podczas odrywania, że tak to nazwę, supportów. Znaczy szczerze powiedziawszy, teraz jak już się przekonałem, jak to się robi, to już nie mam problemu i te pióropusze istnieją. Ale szczerze powiedziawszy, on całkiem dobrze wygląda bez tego pióropusza, a tak jak powiedziałem, no te pióropusze były czasem zdejmowane. No i to tyle na temat tych rycerzy. No i teraz mój ostatni twór, który też niedawno pokazywałem, czyli taka lekka kawaleria, prawda, harcownicy, konni, kusznicy, no też oczywiście malowani pod ten mój renesans. No i dokładnie tak naprawdę w tym momencie oni są malowani, tak samo zresztą jak tamci rycerze pod Nevermind the Billhooks. Ja będę grał w Italię. No i co, no i znowu to samo o tych figurkach. One są takie quasi-historyczne, to są w większości, to są imperialni niby, prawda, tacy kusznicy konni. Tu znowu rozmawiałem, prawda, z twórcą, czyli z Eramirem, i on mówi, że po tym jak oglądał mu filmik, to stwierdził, że mógł jednak zrobić jeszcze dwa wzory dodatkowe, prawda, w salecie i no coś tam, w każdym razie patrząc na nie stwierdził, że no bo faktycznie to są tylko trzy wzory, prawda, to są trzy wzory, no i one się powtarzają. Także jakbyście chcieli robić dużą kupę takich skirmiszerów, no to ja ich tak umieściłem troszkę nieregularnie, no bo to, prawda, to nie jest kawaleria, która będzie na nas szarżowała, przynajmniej w realiach Nevermind the Billhooks. No to jest lekka kawaleria, która, no, harcownicy, jak sama nazwa wskazuje. Ten pan jeden jest, prawda, inny, on jest z kolei, no chciałem kogoś z flagą, bo chciałem flagę. To jest flaga bardzo popularna, wiele nacji tak naprawdę mogło ją wozić, łącznie z Anglikami na kontynencie, jak walczyli Anglicy, to podobno taką flagę nosili. Ja to chciałem, znaczy przyklejając ją miałem na myśli Mediolan, jako że ci panowie póki co mają wspomagać moich Szwajcarów. Także stąd taka flaga, ale tak jak mówię, tak naprawdę wiele nacji taką flagę nosiło, więc nie ma problemu. Przefajnie te figurki wyszły, muszę wam powiedzieć, że strasznie mi się podobają. Tak naprawdę dużo bardziej mi się w jakimś tam sensie podobają niż tamci rycerze, ale to tak jak rozmawiałem tam pod tym filmikiem, że no, kawaleria lekka dla mnie zawsze jest ciekawsza, prawda, niż ci obici w stal rycerze. Znaczy ci rycerze renesansowi są i tak stosunkowo ciekawi, bo są dość kolorowi przez te, znaczy no tu ja ich mocno pokolorowałem, ale powiedzmy jak będą spódniczki i pióropusze, to będzie jeszcze ciekawiej. Natomiast no ci bardzo fajnie się prezentują, prawda, te konie nieopancerzone, no jednak wymalowany koń wygląda fajnie. O Jezu, ja nie znoszę, już wiele razy mówiłem, malować wierzchowców, no ale okej, okay, no myślę, że nie wychodzą tak strasznie, jak ich już pomaluję. Jeszcze się nie dorobili podstawki, prawda, wspólnej, ale no to się dorobią. Znaczy pewnie nie będę robił jednej długiej, tylko takie dwie trójki sobie wydrukuję, zrobię i wydrukuję. No i będziecie zapewne mieli ich okazję zobaczyć, prawda, w jakiejś rozgrywce Nevermind the Billhooks. Dalsza część renesansu, w sumie w jakimś tam sensie główna, czyli piechota.
No i to jest znowu, ja z myśl, to jest z myślą, znaczy z myślą, ona jest z myślą robiona o Nevermind the Billhooks, natomiast nie jest tak zrobiona, jak nie jest książkowo zrobiona, no bo tam jednak mają niby figurki być, prawda, na podstawkach osobnych. Natomiast ja stwierdziłem, że no nie będzie wielkiego problemu, jeśli oni będą w sensie grywalnym, nie będzie to jakoś zupełnie przeszkadzało w niczym, jeżeli oni będą na podstawkach zbiorczych, bo po prostu mnie się podobają, prawda, ściśnięci pikinierzy, bo tak de facto ściśnięci byli. Znaczy pojawił się jedna zagwozdka, taka mała, bo akurat jeśli chodzi o ten teatr działań, czyli o Italię, to czworoboki pikinierskie Landsknechtów i Szwajcarów mogą w trzecim zamiast, znaczy wymienić trzeci szereg na Zweihanderów lub Halabardy i one tam w określonych warunkach przystępują do działania, że tak to nazwę. No i no ja nie mogę wymienić trzeciego szeregu, bo prawda są po dwa szeregi na podstawce, no więc ciężko mi będzie to wymienić. No ale to się jakoś inaczej doda i będzie. Także taka mała rzecz, no ale to w sumie myślę, że ciągle nie będzie problemu. Jeśli chodzi o te figurki, to tu cała masa różnych figurek jest, bo są tu tak bracia Pery, szczególnie tu w przednich szeregach. Z tyłu są, prawda, War Steel Miniatures, które Wam pokazywałem, które dostałem, prawda, z Kickstartera, to znaczy no Kickstartera wstałem, ale zanim wsparłem, przepraszam, ale zanim ten Kickstarter dobiegł końca, to poprosiłem twórcę, żeby mi czasem nie pokazał, nie użyczył trochę tych figurek, to zrobię od nich, o nich program, że tak powiem. No i tak się stało, także tutaj te figurki z tyłu, większość ich tak naprawdę, tu jest jeden Perry w środku, a pozostałe akurat na tych dwóch podstawkach z tymi pikami w pozycji horyzontalnej, to są wydruki, które bardzo dobrze się prezentują. Bardzo fajny Kickstarter, cała masa figurek, muszę Wam powiedzieć. Podoba mi się, no to są dość proste figurki, takich, prawda, nieopancerzonych Szwajcarów, bo to są Szwajcarzy faktycznie, znaczy według twórcy. No natomiast duży kolory, dużo różnych takich puls, bardzo nietypowych mi się wydaje. Wyglądają całkiem fajnie pomieszani. Nie wiem, kiedyś zrobię, myślę, tylko z nich złożony czworobok i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w każdym razie, czyli prawda są Pery, te War Steele, no są jeszcze Warlordy w postaci tych Landsknechtów i gdzieś tu jest chyba jeden Wars, przepraszam, Steelfist. A, nie na tej podstawce. Szczerze powiedziawszy, to teraz się zastanawiam, czy prezentuję Wam prawidłowe podstawki, które pomalowałem w tym okresie, ale to wszystko jedno, nie, bo chodzi mi o to, że na koniec roku, może zeszłego, jak pamiętacie, też miałem pomalowane jeszcze dwie. I wydaje mi się, że to akurat chyba tom malowałem w tym roku. I tutaj jest taki War Steel Miniature. Co prawda go zmieniłem mu głowę na szwajcarski ten turban. No ale w każdym razie, prawda, rachunek musi się zgadzać w sensie liczba. Teraz tak, te jednostki, które tu widzicie, znaczy te sześć podstawek, one raczej w grze nie będą występowały, prawda, jako jedna jednostka, chociaż może być tak duży blok pikinierski. To jest największa jednostka, jaka może występować, to są właśnie taki potrójny blok pikinierski, więc to muszę przyznać w ramach, znaczy jeśli chodzi o grę w ogóle, to wygląda to już całkiem dobrze, ale raczej będą one występowały w ten sposób. Ja tak sobie wymyśliłem, że, znaczy w sumie to się zastanawiam jeszcze nad składem tej mojej szwajcarskiej armii. Natomiast pomysł pierwotny był taki, żeby rozróżnić, prawda, te formacje szwajcarskie, znaczy te tradycyjne takie, prawda, czyli Warhut, Gewalthut i Nachhut, czyli, prawda, przednia straż, nazwijmy to, główna kolumna wojsk i straż tylnia, żeby tak, żeby, prawda, ci... Ci panowie, prawda, z horyzontalnie położonymi pikami, żeby oni byli jako Warhut, to znaczy tak, za nimi, bo tak jak mówię, nie wiem jeszcze, jaki będzie skład tej armii i w związku z tym albo zmniejszę, albo wszystkie te tak naprawdę formacje będą równej wielkości, więc mieli za nimi być, powiedzmy, jeszcze tacy panowie z tymi pikami takimi w pozycji nie całkiem horyzontalnej, tak, następnie miał być ten główny Gewalthut i tutaj wszyscy będą, prawda, w takiej pozycji
z pikami i na samym końcu straż tylnia. No straż tylnia ma mieć piki, prawda, w takiej pozycji, no nazwijmy to pionowej, czy wręcz takiej rozluźnionej. No ale tak jak mówię, nie wiem, czy do końca tak będzie, bo tak planuję też na przykład, że no tu jeszcze wsadzić halabardników, to znaczy tak jak mówię, nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy dorobię tu szereg halabardników wraz z chorągwiami, bo tą chcę mieć chorągwie, czy dorobię taką jedną podstawkę i ona tak naprawdę będzie z tyłu i będzie symbolizowała dowódcę i te halabardy. I w związku z tym jest szansa, że tak, ten główna kolumna pikinierów Gewalthut będzie się składał właśnie, prawda, z takich typów i z tego jeszcze jednego szeregu halabardników. Tylna będzie wyglądała podobnie, natomiast przednia będzie wyglądała tak, że będą te pany, czyli czekajcie, że będą ci panowie, prawda, i tutaj będzie za nimi jeszcze jeden szereg tych halabardników tylko. To będą trzy szeregi, będzie taki mniejszy, no ale to w armii pozwoli mi umieścić jeszcze jakieś tam, prawda, inne, nazwijmy to, jednostki, chociaż no, nie chcę oczywiście przesadzać, bo no, ta armia szwajcarska nie składała się, prawda, z jakichś różnorodnych jednostek, ale moja armia szwajcarska ma przedstawiać ją w momencie, kiedy oni faktycznie walczyli jako konfederacja szwajcarska, czyli na początku XVI wieku i mieli ambicje, żeby poszerzyć Szwajcarię, prawda? I Mediolan na przykład wpadł pod wpływy Szwajcarów i tam rycerstwo na przykład mediolańskie, no nie przesadzałbym, jeśli chodzi o ilości tego rycerstwa, ale powiedzmy, że rycerze, jakaś tam jazda wspomagała tych Szwajcarów, więc nie była to tylko piechota. Dlatego tak sobie myślę, a jak to wyjdzie, to zobaczę. Pewnie zrobię, znaczy koniec końców pewnie zrobię wszystkie opcje, no ale powiedzmy, że na początek coś, żeby było, żeby grało, no to właśnie się zastanawiam tak naprawdę. W każdym razie, słuchajcie, przepięknie wyglądają te czworoboki dla mnie. Dla mnie to jest najładniejsza rzecz, jaką mam w tym momencie, jak ich poustawiam. Nie, że w sensie, że to są najładniej wymalowane figurki, jakie mam, bo nie. Natomiast no, strasznie mi się to podoba, jak to się ułoży na stole. No i tak, do tej armii jeszcze troszkę trzeba, znaczy na pewno jeszcze potrzeba mi, prawda, tutaj 24 typów, którzy są już mocno zaczęci, że tak powiem, ale jakiegoś bloka złapałem. Tam pokazywałem u mnie na Facebooku, prawda, że jakoś nie mogłem się wziąć za kontynuowanie, to pomalowałem sobie domek. Myślałem, że to mnie jakoś tak odblokuje, ale nie bardzo na razie. I tak robię wszystko, ale nie maluję, prawda, tego mojego renesansu dalej. Dodatkowo do mojej armii potrzebuję całkiem sporo szwajcarskiej, całkiem sporo skirmisherów. I to są War Steels Miniatures i ponownie, prawda, te wydruki. I z nich sobie zrobię, bo no w armii szwajcarskiej, tej, którą planuję, zresztą w ogóle w żadnej armii wtedy, poza hiszpańską, w sumie nie było oddziałów, prawda, strzelczych, takich prowadzących, powiedzmy, ciągły ogień, byli to wszystko raczej harcownicy, także takie oddziały składają się z 6 figurek, ja będę je w ten sposób, prawda, na podstawki kładł po 3 i ci War Steels Miniatures super się nadają na właśnie takich skirmisherów, bo są w takich dynamicznych pozach, prawda? Figurki Warlorda, powiedzmy, wszystkie są w bardzo podobnych pozach. No Pery mają troszkę różne pozy. No będę używał znowu wszystkiego tak naprawdę. Ale myślę, że znaczy tutaj na pewno jeszcze dokończę w tych kolorach jeszcze, prawda, 3 takich skirmisherów. No i to będzie oddział wtedy, prawda? Znaczy 6, bo takich skirmisherzy to są 6 w przeciwieństwie do takich, nazwijmy to, regularnych oddziałów, które są po 12. No ale generalnie chciałbym, że, prawda, takich 6 gości, raczej kuszników, tych będą jedni tylko, prawda, arkebuzjerzy ze Szwajcarami, a reszta to będą kusznicy. No dobra, ale to nie będę teraz opowiadał może o tym, co będzie, to wam pokażę, jak już będzie. Jeszcze parę słów na temat malowania tych moich pikinierów szwajcarskich, nazwijmy ich to. Ja wiem, że oni wcale tak jakoś strasznie szwajcarsko nie wyglądają. Może niektórzy, tak jak mówię, całkiem sporo jest tu landsknechtów, szczególnie jeśli chodzi o broń. Natomiast starałem się, bardzo dłuższą chwilę, o, tak to nazwijmy, się zastanawiałem, jak ich malować. Czy biało-czerwony ich malować, prawda, jako konfederację szwajcarską w tych takich kolorach wszystkich. Czy malować ich w kolorach kantonów, prawda, czy poszczególne oddziały w kolorach jakichś tam kantonów, ale tak naprawdę to jest niehistoryczne. No nie, znaczy nie łamałbym się tym za bardzo generalnie.
W sensie, jeżeli ktoś by do mnie przyszedł z wymalowanymi szwajcarami wszystkimi na biało-czerwono albo w kolorach jakichś tam kantonów, powiedzmy, nie wiem, czarno-żółty, to też jest. Zresztą niedawno widziałem jakichś czarno-żółtych, no fajnie wyglądali. Natomiast ja zdecydowałem się wymieszać te kantony, bo na pewno w tych wszystkich, prawda, ich hufcach, wolhutach, gewalthutach to były, znaczy na pewno, no, historycznie to były, nie zawsze jeden kanton tworzył, prawda, taki oddział duży, więc postanowiłem ich wymieszać i miało wyjść, prawda, kolorowo, tylko tak naprawdę okazało się, że jeśli chodzi o kolory tych kantonów, znaczy ja te kolory brałem, prawda, z ich tam flag i herbów, nie? Tak naprawdę nie wiadomo, czy ktokolwiek kiedyś się w takie kolory ubierał ze Szwajcarów. Raczej mało prawdopodobne to jest, jeśli chodzi przynajmniej o takie pola bitwy regularne, bardziej prawdopodobne jest to, że oni się po prostu ubierali kolorowo, prawda, z czasem, znaczy im dalej wiek XVI, tym byli bardziej kolorowi i dużo, no tak wyglądali jak landsknechci. No ale ja postanowiłem właśnie wymieszać po kilka tych kantonów, znaczy tych kolorów i w sumie wyszło to całkiem kolorowo i wyszło to fajnie, na którejś podstawce, znaczy z reguły staram się umieścić też jakiegoś gościa wymalowanego w kolory nie kantonowe, zupełnie jakieś tam po prostu takie, które mi pasują i już. No, okazało się, prawda, jak patrzyłem na te herby szwajcarskich kantonów, które wtedy były częścią, prawda, konfederacji, to tak naprawdę większość to jest biało-czerwona albo czerwono-biała, albo ewentualnie czerwono-biała i czarna. Prawda, no mamy to URI, bardzo charakterystyczne czarno-żółte, mamy jeszcze biało-niebieskie kolory i żółto-czerwone, i natomiast tak jak mówię, gro jest biało-czarny, tych jest, nie pamiętam już tam, szwyz, nie, szwyz jest przecież czerwony, o, biały właśnie. Także no skąd się wzięło później to takie czerwono-białe, bo chyba większość była czerwono-biała i w końcu zdecydowali, że to ich flaga, tak? No nie, to już są, prawda, takie gdybania. No ale w każdym razie myślę, że wyglądają ciągle dość kolorowo i fajnie i bardzo, bardzo renesansowo, tak jak mówię, nie, ja jestem nimi bardzo zachwycony. Na pewno jak będę to, prawda, dalej tworzył te moje armie, to będę Wam pokazywał. No a na dzisiaj to już jest, no, koniec renesansu. I słuchajcie, na sam koniec trzy takie figurki. No to jest taki trochę passion project, nagle się wydarzył. Będzie to, no ktoś tam zgadł już, ktoś, jak tylko powiedziałem, że bardzo mroczna gra, i ktoś od razu powiedział, że Forbidden Sound. W świecie Morgborg, takiego RPGa równie bardzo mrocznego. No więc starałem się zrobić mroczne figurki, znaleźć najpierw mroczne figurki i stworzyć sobie jakiś warband. Będziemy grali koopa, słuchajcie, to Wam na pewno pokażę, bo bardzo się do tego szykuję, ma to naprawdę wyglądać mrocznie i klimatycznie i w ogóle krwawo, to będzie od lat 18 na pewno. No i to są pierwsze figurki, będą dwie bandy, no bo tak jak mówię, będziemy grali koopa, tam banda do Dark Psalma to jest pięciu chłopa, no ja mam trzech na razie pomalowanych, znaczy tam jest już czwarta, ona tak naprawdę skończona, ale bez podstawki, więc jej jeszcze nie pokazuję. No i tak, to jest dość przypadkowa figurka, znaczy przypadkowa. Przypadkowa w tym sensie, że mam ją od bardzo dawna i to jest Reaper Miniatures z tej serii takiej Bones, czyli to jest taki sied plastik, wiecie, taki gumi ludzik. Ale natomiast no, wygląda ona świetnie, zawsze mi się podobała, zawsze chciałem ją pomalować, jakoś nie wiedziałem do czego, bo ona jest dość duża mimo wszystko. No, jak widzicie, to ona do tych, prawda, 20, to są niby ludziki w 28 mm, to ten, prawda, nekromanker, bo to tak niby jest, mógłby ich pożreć. I okazało się, że pasuje do tych figurek, o których za chwilę. I zdecydowałem się, że go pomaluję i on będzie czarodziejem w mojej bandzie. Do takiego mrocznego klimatu, no tam są wszyscy mroczni, magia to generalnie cię zabija z reguły, jak próbujesz coś wyczarować. Prześwietna ta gra, znaczy przynajmniej tak się zapowiada. Mam też na myśli Morgborga oryginalnego, czyli tego RPGa, który posłużył za powiedzmy taką matrycę do tego skirmisza figurkowego, czyli do Dark Psalma. No w każdym razie to jest ta figurka, bo ona jest, prawda, odrębna od tych pozostałych. Zdecydowałem się, że przewodnim kolorem będzie czerwony. O, jaka niespodzianka dla mojej bandy. Będzie druga banda, którą będzie grał moje młodsze ja. Teraz pozostali dwaj bohaterowie, to znaczy ci, którzy są już wymalowani, ale tak naprawdę wszystkie pozostałe figurki w obu bandach będą pochodziły od Monstrous Miniatures. To są też 3D figurki drukowane u mnie. No i po prostu klimat tych fiksów jest powalająco fenomenalny. To znaczy jeśli chodzi o
no taki wiecie, dark fantasy. Starałem się jakoś tak w miarę utrzymać, żeby one wyszły takie dark, nie wiem jak mi się to udało. No w każdym razie ten producent, no wszystko co jest tam, naprawdę wszystko, może jakiś tam wyjątek mi się znajdzie, który mi się trochę mniej podoba, ale wszystkie te figurki są absolutnie rewelacyjne i są takie nietuzinkowe, jeśli chodzi o fantasy. Mają raczej taki, znaczy raczej, jeżeli graliście w Dark Soulsy, to totalnie to jest vibe taki Dark Soulsowy, zresztą jest tam parę rzeczy, które jest absolutnie wycięta z tej gry. Także moja ekipa, oprócz czarodzieja, będzie się składała z tych figurek, no i druga ekipa biorąca udział w tej grze też, no ale to wam pokażę, jak będzie coś tam już gotowe. Także takie dwa typy. Ten jest trochę, że tak powiem, znowu przerobiony, bo oczywiście upadł mi na ziemię i tak naprawdę ta druga kula, ta jego broń, ona na łańcuchu powinna leżeć na ziemi. Ale pękł mi ten łańcuch. No i co, no miałem iść zacząć drukować jeszcze raz, ale tak przyjrzałem mu się, spróbowałem to przypasować i wyszło, że tak naprawdę wygląda to całkiem fajnie i spodobało mi się i został, nie drukowałem go jeszcze raz, także to są takie dwa typy, jakie będą pełnić rolę, no to będzie jakiś damage dealer chyba, a to będzie, nie wiem, czy czołg, czy jakaś, no zobaczymy, no nie wiem, jeszcze nie robiłem postaci, chociaż mi bardzo korci, żeby już poturlać kostkę i zrobić sobie postać, prawda, tego Forbidden Psalma. No ale póki co dwie takie figurki, to znaczy dwie, przepraszam, no trzy, jeśli chodzi o tą bandę, tu jeszcze będą dwie po raz kolejny, łącznie będzie 10 chłopa brało w tym koopie, którego będziemy grali, więc no będzie fajnie, myślę. No nie chcę was jeszcze zapraszać, bo wiecie, różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale mam dużą nadzieję, że ta gra się, te gry, no ta kampania się wydarzy. No i na koniec rzeczy, które pomalowałem, to jest ten domek, prawda? Żeby się oderwać trochę od malowania pikinierów i innych renesansowych rzeczy, stwierdziłem, że pomaluję domek, który no de facto czekał na to malowanie chyba z półtora roku, albo może więcej. Wydrukowałem. Pomalowałem go troszkę inaczej niż zwykle, szczerze powiedziawszy to szybciej, to znaczy główną innowacją, to jest w ogóle model Black Scroll Games, fantastyczne modele, wszystkie, co do jednego ich domki są fantastyczne, to jest Kickstarter, którym wziąłem udział jeszcze jak drukarki nie miałem, znaczy już miałem kupioną, prawda, FDM-ową drukarkę i wziąłem, jestem zachwycony tym, co oni zrobili i bardzo zadowolony z tego Kickstartera, naprawdę przepiękne domki i teraz tak, i innowacja, że tak to nazwę. Ostatnio zresztą dość sporo się biorę i maluję, prawda, maluję, używam olejnych jakichś produktów i tutaj tym razem, prawda, te ściany, czekajcie, tu jest gdzieś więcej ścian, nie? No, tu nie ma dużo ścian na tym domku. Ale tak czy siak, prawda, te ściany wszystkie zamiast malować farbami no zwyczajowymi farbami do modeli, powiedzmy, i jakoś rozjaśniać ich później poprzez nakładanie warstw, zachlastałem to wszystko olejnym, prawda, takim produktem, po czym go wytarłem gąbeczkami do makijażu i no, wyszło to przede wszystkim super szybko i szczerze powiedziawszy lepiej niż na niektórych domach, które się tam starałem, prawda, i nakładałem warstwy różnokolorowe, znaczy rozjaśniając to, żeby te ściany wyglądały na pobrudzone, także fajnie to wyszło i to jest na pewno metoda, którą będę już stosował. Pomalowałem też kamienie trochę inaczej i nie podoba mi się. To znaczy zwykle stosuję taki dość rysunkowy, bardzo wyrazisty, prawda, natomiast dość wolny właśnie na nakładanie też warstw. Tutaj, prawda, pomalowałem na różne kolory te kamienie i później łoszowałem, to jest też, znaczy tak, i łoszowałem i one wyszły tak naprawdę wszystkie dość jednolite, ledwie znać tutaj te kolory na tych kamieniach, ale łosz jest czarny, właśnie olejny, no, przesadziłem chyba z jego intensywnością i w sumie jak będę chciał, to mogę to pozmywać, tak, znaczy rozjaśnić spokojnie i może wtedy wyjdzie lepiej, ale to może zrobię, może nie, bo koniec końców nie wygląda źle. Znaczy cały domek mi się bardzo podoba, jak wygląda. Zaryzykowałem też po raz pierwszy z dachem niebieskim. Zawsze te niebieskie dachy to mi się kojarzy z World of Warcraft. No ale w każdym razie wyszedł całkiem w porze, choć taki dość jest taki intensywny ten niebieski, ale wygląda fajnie. To jest niby domek kupca i
No i w związku z tym myślę, że może być troszkę kolorowszy. To znaczy, przy następnych domkach też pewnie dodam jakieś z niebieskim dachem, żeby to nie był jedyny domek, jaki mam z niebieskim dachem. No i to tyle na temat tego konkretnego modeliku. A teraz słuchajcie, jeszcze dosłownie parę słów na koniec, na podsumowanie. No więc udało mi się przez ten kwartał pomalować 61 figurek i jeden domek. No więc w sumie jest ok. No szkoda, że nie dokończyłem tych jeszcze, prawda, tam 12, których miałem pikinierów, to no, pikinierzy byliby z głowy, no przynajmniej do tej jednej armii. No więc to no, nie jest to zły wynik, nie jest to jakiś mój rekord, to było 90 ileś tam chyba, nie, w zeszłym roku, no w każdym razie. No a teraz już żegnam się z Wami, jeszcze raz życzę Wam spokojnych, wesołych i szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy, na dzisiaj to już tyle. No i cóż, no do następnego razu, hej!